W poprzednim filmie obliczyliśmy pole powierzchni takiego pudełka na płatki śniadaniowe w ten sposób, że obliczyliśmy pola powierzchni wszystkich jego sześciu ścian. Trzy z tych ścian tutaj widać na rysunku. Jakie są wymiary tych trzech pozostałych, których nie widać, no to musieliśmy użyć wyobraźni, żeby, żeby to obliczyć. No i obliczyliśmy pola powierzchni wszystkich tych sześciu ścian. Następnie dodaliśmy je do siebie, no i w ten sposób obliczyliśmy pole powierzchni całego pudełka, całego wielościanu. W tym filmie obliczę pole tego pudełka inną metodą. Tutaj użyjemy czegoś takiego, co się nazywa siatką wielościaną. Co to jest siatka? No, to ja lubię o tym myśleć w ten sposób, że właśnie jak mam takie pudełko kartonowe, no to mogę porozcinać to pudełko wzdłuż jego krawędzi. Czyli na przykład rozetnę wzdłuż tej krawędzi, następnie rozetnę wzdłuż tej krawędzi, i będę rozcinał tak długo, aż mi się uda rozłożyć to pudełko zupełnie na płasko. Czyli jak odetnę tutaj te trzy krawędzie, przetnę, no to tutaj tę górę będę mógł, będę mógł tutaj otworzyć, to wieczko. No dobrze, no to tnijmy dalej. Przetnę następnie tę krawędź tutaj długą z boku, przetnę tę krawędź tutaj na dole i w ten sposób otworzę tą boczną ścianę. No dobrze, teraz tak samo chcę. Otworzyć tę ścianę z lewej strony, której tutaj nie widać. Więc narysuję tutaj to cięcie linią przerywaną, że tutaj również tę krawędź z tyłu tutaj rozcinam i tę krawędź tutaj na dole. I w ten sposób otworzy mi się ta lewa ściana. No dobrze, to tyle cięcia mi już wystarczy. Teraz już po tych cięciach, które tutaj wykonałem, to pudełko rozłoży się całkiem na płasko, ale pozostanie w jednym kawałku. Spróbuję teraz narysować to, co wyjdzie. No, narysuję tę przednią ścianę. Tutaj mamy tę przednią ścianę, powiedzmy, pudełka. Trochę mniej, w mniejszej skali narysuję, żeby mi się zmieściły wszystkie ściany. No i otworzyłem to na górze, czyli tutaj mam ten pasek u góry. Otworzyły mi się te boczne ścianki, czyli tutaj będzie ta ścianka z boku, tutaj będzie druga ścianka z boku. No i dalej mam tutaj krawędź nierościętą, mam tę ścianę na, na spodzie tę na której pudełko stoi. No i następnie do niej doczepiona jest ta ściana z tyłu, dlatego że tutaj tej krawędzi z tyłu też nie przeciąłem. Przeciąłem tej krawędzi na górze, ale tutaj na dole z tyłu nie przeciąłem tej krawędzi, czyli czyli ta ściana z tyłu jest doczepiona do tej ścianki na spodzie pudełka i w ten sposób już mam całe pudełko rozłożone na płasko. Widzimy wszystkie sześć jego ścian. No i teraz możemy z łatwością obliczyć pole powierzchni tego. Pudełka, dlatego że znamy tutaj wszystkie wymiary. Wiemy, że tutaj może to innym kolorem wezmę, wiemy, że tutaj mamy 3 cm, tutaj mamy znowu 20 cm, tutaj znowu są 3 cm, a tutaj 20 cm. Szerokość tego pudełka to było 10 cm. No to z łatwością teraz obliczymy pole, no bo możemy na przykład obliczyć najpierw pole całego takiego dużego prostokąta, który tutaj zakreskuję. Pole takiego prostokąta to będzie ile? No, szerokość tego prostokąta to jest 10 cm. A ile wynosi jego wysokość? No mam 20 plus 3 plus 20 plus 3. Wysokość tego prostokąta to będzie 46 cm razy 46 cm. No, i jak to pomnożę, to dostanę 460 cm kwadratowych. Do tego muszę dodać tylko pole tych dwóch prostokącików, które tutaj zostały z boku, których jeszcze nie uwzględniłem. One mają wymiary 20 na 3 cm, czyli każdy z tych prostokątów ma pole 60 cm. No to ja może tutaj dopiszę 60 cm2, 60 cm kwadratowych. No, i teraz mogę dodać te wszystkie pola. 460 plus 60 plus 60 to będzie 580 cm kwadratowych, Czyli dokładnie tyle, ile dostaliśmy, wykonując te obliczenia w poprzednim filmie. Tylko tutaj zrobiliśmy to troszkę inną metodą, z użyciem siatki tego wielościanu. Czyli wyobraziliśmy sobie, że rozcinamy to pudełko i rozkładamy je na płasko.